Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o bardzo aktualnym temacie, mianowicie o ruchach charyzmatycznych. Czy są one błogosławieństwem, czy może raczej zagrożeniem dla Kościoła? Zapraszam. Spójrzmy najpierw na ciekawy przykład takiej modlitwy o uzdrowienie, charyzmatycznej modlitwy na kanale Marcin Zieliński. Odra, bądźcie uzdrowiony. Wierzę, że jest jakaś kobieta, która ma problemy z biodrami i te problemy też rzutują na twoje lewe kolano. Jeśli jesteś, to napisz na czacie, nawet jeśli my cię nie wyłapiemy, to osoby, które się modlą, zobaczą to. I w imieniu Jezusa ogłaszam, że będziesz chodzić bez tego bólu i że będziesz chodzić bez problemów z biodrami, z kolanem. W Twoje imię, Panie, przyjdź, Duchu Święty. Twoje imię ma moc. Imię Jezus. Jezus, Jezus, Jezus. I wszystkiego, co dzisiaj dokonujesz, Panie, Ty sam to dokończ, Ty sam zrób. Ty sam, Panie, dokonaj tego, czego chcesz. Napełniaj nas teraz miłością, napełniaj swoim Duchem Świętym, kiedy będziemy Cię wielbić i kiedy będziemy oddawać Tobie chwałę. Chwała Tobie, Jezu. Nie chodzi o mnie, jestem tu dla Ciebie. Nie chcę śpiewać pustych słów. Teraz kilka słów mojego komentarza. Otóż oczywiście święty Paweł pisze o charyzmatach i wiemy, że w Kościele pierwotnym całkiem sporo takich przejawów działania Ducha Świętego było. Rzecz jest jakby zupełnie normalna i naturalna. Natomiast sam święty Paweł zwraca na to uwagę, aby w czynnościach liturgicznych zachować porządek. Mówi on o tym, żeby jeśli ktoś zaczyna przemawiać językami, a nie ma takiego, który tłumaczy, no to żeby zamilknął ten, który przemawia językami. Powiem, nic z tego nie będzie bez zrozumienia. Same słowa, które gdzieś tam padają, nic szczególnego wspólnocie nie wnoszą. Ci, którzy mają dar prorocki, mają przemawiać pojedynczo i tak dalej, i tak dalej. Święty Paweł zwraca również na to uwagę. Mówi, że sam mówię lepiej językami niż wy wszyscy, ale wolę raczej powiedzieć kilka słów, które będą do pouczenia, które będą zrozumiałe, niż powiedzieć 1000 słów, których nikt nie zrozumie. A więc nie ten dar prorocki będzie dla niego najważniejszy, nie dar języków będzie dla niego najważniejszy, nie to wyjątkowe, nie to, co robi wrażenie, jest najważniejsze, ale to, żeby przekazać pewną treść, aby pouczyć wiernych. Wiemy również z samego Pisma Świętego, że zły duch uwielbia przybierać postać anioła światłości, że uwielbia w ten sposób się przedstawiać, że uwielbia w ten sposób zwodzić na manowce. O jednej z bestii apokaliptycznych czytamy, że wygląda jak baranek, jakby baranek, ale mówi jako smok. Czyli jest podobna, właśnie przybiera taką postać niejako pobożną, jednak jej słowa są zdradzieckie, jednak jej słowa prowadzą do grzechu. Mówi jak smok, czyli jak zły duch. Również sam święty Paweł ostrzega, nie zawierzajcie każdemu duchowi, ale mamy obowiązek badać takie duchy. I teraz mamy cały szereg takich zjawisk charyzmatycznych w Kościele. Jak je ocenić? Otóż oczywiście należy na początku zaznaczyć, że te osoby, które biorą w tym udział, przeważnie biorą w tym udział zupełnie w dobrej intencji, to znaczy pewnie 99% osób, które biorą udział w takich nabożeństwach, właśnie chcą czcić Pana Jezusa, chcą prosić o coś Pana Jezusa i tak dalej i nie ma w tym żadnej złej intencji. Natomiast nie zmienia to faktu, że takie osoby mogą zostać zwiedzione. I uważam, że to ryzyko w przypadku właśnie takich modlitw o uzdrowienie i różnych innych nabożeństw charyzmatycznych jest ogromne. Dlaczego tak uważam? Uważam tak dlatego, że te współczesne ruchy charyzmatyczne są moim zdaniem wskrzeszaniem na siłę tych form, które istniały w Kościele pierwotnym. Co mam na myśli? Otóż Duch Święty wieje, kiedy chce i ewidentnie chciał działać w ten sposób w Kościele pierwotnym. Już Święty Augustyn zauważa, że te wyjątkowe zjawiska dzieją się coraz mniej. I ojcowie Kościoła interpretują to w ten sposób, że gdy Kościół staje się coraz silniejszy, tym mniej potrzebuje takich zewnętrznych znaków i dlatego będzie ich mniej, choć pozostaną one do samego jego końca. I ciekawym przykładem jest egzorcyzm, który jest takim znakiem, to znaczy jest to jeden z tych znaków, które Pan Jezus wymienił, że te znaki będą wam towarzyszyć, będziecie wypędzać złe duchy. Jest to taki właśnie znak, który wszedł do liturgii Kościoła, to znaczy stał się częścią rytuału rzymskiego i dobrze wiemy, że ta forma wypędzania złych duchów po prostu w Kościele istnieje. Istniała zawsze z pewnymi perturbacjami w epoce posoborowej, bo tam silna frakcja w Kościele uważała, że tak naprawdę to zły duch nie istnieje i to jest tylko taki ludowy zabobon. No ale to teraz nie o tym mówimy. Mówimy o ruchach charyzmatycznych. Moim zdaniem jest to taka próba wskrzeszania tego na siłę. To Pan Bóg decyduje, kiedy komu czegoś udzielić. To znaczy on może zdecydować, że człowiek staje się cudotwórcą w jakiś sposób, jak Ojciec Pio. Pan Bóg decyduje, kiedy ktoś tam nagle zaczyna przemawiać w sposób prorocki albo zaczyna przemawiać językami. Ewidentnie w Kościele pierwotnym było tego więcej i ewidentnie w tej chwili jest tego mniej. Natomiast nigdy nie wolno takich rzeczy sobie życzyć. Nigdy nie wolno takich rzeczy pragnąć, a już zupełnie nie wolno takich rzeczy prowokować. Wielcy nauczyciele życia duchowego, jak Święty Jan od Krzyża, piszą, że człowiek, który pragnie w życiu duchowym jakichś nadzwyczajnych zdarzeń, on mówi o takich prywatnych objawieniach, o jakichś mistycznych doświadczeniach, jeśli człowiek czegoś takiego pragnie, to Święty Jan od Krzyża mówi, że praktycznie na pewno w ten czy w inny sposób zły duch go zwiedzie. Bo ten człowiek ma taki głód nadzwyczajnych rzeczy i to sprawia, że on nie jest podatny na to, żeby słuchać Ducha Świętego, który pragnie przede wszystkim prowadzić tym, co zwyczajne. Człowiek, który pragnie rzeczy nadzwyczajnych, ma gdzieś tam takie duchowe łakomstwo i pewną duchową pychę w mniejszym lub większym stopniu, bo pragnie rzeczy nadzwyczajnych, takich cudownych, wyjątkowych. Bez wątpienia nie każdy, który teraz uczestniczy w takich modlitwach, od razu jest duchowo pyszny, bynajmniej mogą być tam osoby niezwykle pokorne. Natomiast człowiek, który chce takich rzeczy, ci charyzmatycy, którzy chcą właśnie nakładać ręce, którzy chcą czynić takie wielkie znaki, oni chcą czegoś wyjątkowego. Żaden święty nigdy nie chciał mieć wyjątkowych darów. To jest fundamentalne. Żaden święty nigdy tego nie chciał. Święci zwykle to ukrywali, starali się z tym nie pokazywać, bo nie chcieli się wyróżniać, bo nie chcieli iść zwykłą drogą, a Pan Bóg postanowił inaczej. I to musi zawsze przebiegać w ten sposób. Natomiast gdy ktoś zaczyna próbować to na siłę prowokować, chcę tego, ja chcę to zrobić, ja chcę uzdrawiać. Ja organizuję właśnie specjalne takie modlitwy, żeby to zadziałało i tutaj modlimy się i staramy się tak nakręcić emocje sentymentalną muzyką i tak właśnie otwieramy się na to działanie ducha, tak otwieramy się, tak to działamy, żeby ten duch zadziałał. Ryzyko, że zadziała nie ten duch, co trzeba, jest ogromne. Moim zdaniem w takich warunkach, gdy człowiek próbuje to sprowokować, gdy człowiek tego chce, gdy człowiek na siłę tego wymaga, zgodnie z nauką tych wielkich nauczycieli życia duchowego, jak Święty Jan od Krzyża, Święta Teresa od Jezusa, czy ktokolwiek inny z tych wielkich nauczycieli, w takiej sytuacji, gdy człowiek tego chce, gdy człowiek próbuje to sprowokować, na pewno nie zadziała Duch Święty, a zadziała zły duch. Jeśli ktoś tam zadziała, to będzie to zły duch. Oczywiście, że pojedyncze jednostki, które biorą w czymś takim udział, jak najbardziej mogą gdzieś tam czuć się tym zbudowane. Może to być po prostu ich zwykła, naturalna reakcja. Może też Duch Święty mimo wszystko gdzieś tam w pojedynczej duszy zadziałać na zasadzie, że no przecież ta osoba przyszła w dobrej intencji, stara się zrobić co może. To jest niewykluczone. Natomiast sam fakt tego wymuszania tych charyzmatów jest faktem, który otwiera na działanie złego ducha, a nie dobrego. Ja jestem przekonany, że w takiej sytuacji dobry duch, Duch Święty nie zadziała. Jestem przekonany, że w tej sytuacji działa zły duch, który oczywiście z racji, że to jest skierowane do ludzi pobożnych, którzy chcą doświadczyć Pana Boga, no to oczywiście, że przebiera się za anioła światłości i pokazuje właśnie pięknie tutaj modlimy się, czcimy Pana Jezusa i tak dalej, i tak dalej. Po co zły duch przebiera się za, udaje anioła światłości? No po to, żeby zwieść pobożnych, po to, żeby pokazać najpierw przez długi czas, że wszystko jest w porządku, że czcimy Pana Jezusa, że tak i tak dalej, ale żeby w międzyczasie wyrobić jakieś złe przyzwyczajenia. Żeby w międzyczasie wyrobić jakieś wady w duszy tego człowieka, te wady, które go do piekła sprowadzą. Tak działa zły duch, tak działają fałszywe objawienia prywatne i tak działają również właśnie fałszywe charyzmaty. Charyzmaty, które nie pochodzą od Ducha Świętego, a jak już zaznaczyłem, charyzmaty, które pochodzą od Ducha Świętego, to są charyzmaty u świętych, charyzmaty, których nikt nie szukał, charyzmaty, które starali się ci święci ukrywać, a nie ci, którzy wychodzą na stadion i prowokują zadziałanie tych charyzmatów. Tak Duch Święty nie działa. Spójrzmy na takiego świętego Ojca Pio, który ukrywa się jak tylko może. Żaden prawdziwy charyzmat nie działa w ten sposób. W Kościele pierwotnym również nie działało to w ten sposób. To znaczy, gdy Pan Bóg dawał takie charyzmaty, to dawał je bez prowokowania. Nie mamy nigdzie tego zapisanego w Piśmie Świętym, jakoby należało w jakikolwiek sposób szukać tych charyzmatów. Święty Paweł mówi dosyć wyraźnie, ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą i to jest prawdziwa miłość, miłość do Pana Boga. Wtedy następuje ta pieśń o miłości, prawdziwej miłości, która nie tylko jest taką zwykłą miłością bliźniego, choćbym wystawił ciało moje na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie da. Chociażbym miał taką wiarę, żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, nic mi to nie da. Co to jest za miłość? To jest prawdziwa miłość do Pana Boga, która mocna jest jako śmierć. A święty Jan nam wyjaśnia, że miłość do Pana Boga polega na tym, żeby wypełniać Jego wolę, żeby wypełniać Jego przykazania. To są konkrety. To nie jest jakiś tam sentymentalizm, jakieś tam ogólne mrzonki. To są konkretne rzeczy. Człowiek, który kocha Pana Boga, wypełnia przykazania, a nie szuka coraz to nowych doznań. To jest jakby troszeczkę inna kwestia tego przeniesienia akcentów w współczesnej pobożności. Charyzmatyczna pobożność ekstremalnie przenosi punkt ciężkości na uczucia. Widzimy to zresztą w tych modlitwach o uzdrowienie, że tam cała ta liturgia jest nastawiona na wzbudzanie uczuć. Ona jest cała taka bardzo sentymentalna i to również jest bardzo niebezpieczne, bo to sprawia, że człowiek zamiast używać rozumu i woli, używa tych niższych władz duszy. Bo siłą rzeczy, jeśli działamy bardzo sentymentalnie, no to budzimy uczucia. Mocno wzbudzone uczucia, zbyt mocno wzbudzone uczucia sprawiają, że człowiek na tym poziomie żyje, no a to jest ten poziom uczuciowy, emocjonalny jest poziomem, na który zdecydowanie łatwiej może wpłynąć zły duch, a dobry duch Duch Święty raczej działa na poziomie rozumu i woli wyższych władz naszej duszy. Ale znowu być może wchodzimy tutaj za daleko. A więc jeszcze raz powtarzam, nigdy pod żadnym pozorem nie wolno szukać takich charyzmatów. Nie wolno próbować ich sprowokować. To jest zaproszenie dla złego ducha, który przyjdzie, będzie udawał tego dobrego Ducha Świętego, będzie udawał, który prowadzi do Pana Jezusa, który czci Pana Jezusa, ale właśnie będzie tak prowadził, żeby ci ludzie narastali w sentymentalizm, a nie w wiarę. Żeby oddalali się od zdrowej pobożności, która polega na służbie Panu Bogu, a szli coraz mocniej w stronę nowych sentymentalnych doznań. Coraz mocniej uzależniali się od charyzmatów, czyli emocjonalność, wyjątkowość. To powoli sączy do duszy duchową pychę. Ona może być na początku niedostrzegalna, ale powoli będzie to sączyła. Taką duchową pychę, bo właśnie tutaj działa Duch Święty, właśnie to jest to są te charyzmaty, tutaj przecież ci inni, oni tego nie mają, tu, u nich tam Duch Święty nie działa, tutaj właśnie to jest to. I ten sentymentalizm, ta duchowość budująca na wyjątkowości, na doznaniach, ta duchowość jest śmiertelnie niebezpieczna. To nie jest duchowość w ogóle, ta pseudoduchowość prowadzi do piekła. To jest śmiertelne zagrożenie dla dusz. Dlatego te ruchy charyzmatyczne w Kościele to nie jest żadna odnowa. To jest koń trojański w Kościele. Swoją drogą jest taki wykład naszego przełożonego dystryktu, księdza Karola Sztelina, a polecam się z nim zapoznać. Właśnie ruchy charyzmatyczne, koń trojański w Kościele. Te ruchy promują duchowość, która nie jest duchowością katolicką. Promują duchowość, która nie buduje na Chrystusie, bo nie buduje na cnotach, bo nie buduje na prawdziwej miłości, która według świętego Jana polega na wypełnianiu przykazań, na spełnianiu woli Bożej. Tylko promują taką pseudoduchowość, bazującą na sentymentalizmie i poczuciu wyjątkowości. To brzmi wszystko tak bardzo pobożnie, to jest takie bardzo właśnie tkliwe, tutaj taka muzyka sentymentalna i piękne teksty i tak dalej. W pierwszej chwili człowiek może nie zauważyć, że tam coś jest nie tak, ale to jest rzecz naprawdę bardzo niebezpieczna i uważam, że rzecz ta wymaga również jak najbardziej w Kościele nazwania, wymaga pewnej debaty, być może ktoś zechce, jakiś teolog, ksiądz zechce bronić ruchów charyzmatycznych, odpowiedzieć na ten materiał. Jak najbardziej zapraszam do dyskusji, bo uważam, że naprawdę na ten temat warto jest dyskutować. Niech to będzie taki, powiedzmy, pierwszy wstępny materiał. Ja jak najbardziej z chęcią zajmę się tą sprawą dogłębniej, wejdę bardziej w szczegóły. Być może pojawią się po prostu kolejne materiały. Mam nadzieję, że ktoś zechce może odpowiedzieć, że tutaj nawiąże się jakaś dyskusja, bo uważam, że naprawdę warto o tym mówić, warto te rzeczy nazywać. I znowu, nie o to chodzi, żeby teraz potępiać tych ludzi, którzy tam idą, bo ci ludzie idą tam w dobrej wierze. Ale właśnie o to chodzi, żeby ich ostrzegać. Uwaga, nie idźcie tam. W ten sposób, w takich okolicznościach, gdy człowiek próbuje zmusić Ducha Świętego do działania na sposób tych właśnie charyzmatów, w ten sposób człowiek otwiera się, zgodnie z nauką wielkich świętych, otwiera się na działanie złego ducha, pragnienie wyjątkowości, wyjątkowej drogi, tych wyjątkowych charyzmatów w duchowości jest prostą drogą na otwarcie się na działanie złego ducha. Tak naucza święty Jan od Krzyża, tak naucza święta Teresa od Jezusa, tak Kościół nauczał swojej tradycyjnej duchowości zawsze. Dlatego nie było nigdy w liturgii Kościoła jakiejś próby wymuszenia takiej charyzmatycznej działalności. Uważajmy na to i pamiętajmy o tym, żeby teraz, też widziałem takie rzeczy, ludzie, którzy wchodzą na takie modlitwy o uzdrowienie i piszą tam szamani i tak dalej, wyzywają tych ludzi, to oczywiście nic dobrego nie daje. To oczywiście raczej odstrasza niż przynosi jakiekolwiek pozytywne owoce. Nic nie przynosi takie rzucanie jakichś haseł i wyrzucanie ludziom, że robią coś strasznego. I tutaj naprawdę nie o to chodzi, żeby teraz bombardować ludzi na top-czacie jakimiś obelgami. To w ogóle nic dobrego nigdy z takich rzeczy nie wynika. Natomiast jak najbardziej o tym należy mówić, o tym należy dyskutować i mam zamiar to też w przyszłości robić. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.